I na zakończenie wróciłam, przemyślałam to jeszcze. Jeszcze muszę sobie coś powiedzieć. No takiej afery roślinnej to jeszcze świat nie widział. Mój próg tolerancji został wystawiony bardzo wysoko. Chodźmy. Paprotki są zdrowe dla zwierząt, proszę. Zjedz swoją najdroższą karmę w życiu. A potem wydalisz siebie kłaczka. A co? Słuchajcie, ogólnie miałam nagrywać film roślinny. Kto mnie obserwuje na Instagramie, ten już wie, o co chodzi. I słuchajcie, minęło 1,5 godziny, odkąd otworzyłam tę paczkę i zobaczyłam to, co przyjechało. I powiem wam tak. Stwierdziłam, że muszę nagrać ten film dopiero w momencie, gdy moja córka pójdzie spać, bo na pewno mam ochotę rzucić sobie mięsem. Do tego jestem rozgrzana do czerwoności, do tego stopnia, że musiałam nałożyć po prostu letnią, neonową koszuleczkę, bo jestem po prostu spocona z tego wszystkiego. I po 1,5 godziny, słuchajcie, ja nie mogę ochłonąć. Po prostu ja nie mogę ochłonąć, wiecie? Dla mnie to, co za chwilę zobaczycie, nie powinno być w ogóle wysłane. Nie powinno. I ja nie będę mówić nazwy sklepu. Zasłonię. A kto będzie wiedział, o jaki sklep chodzi, to będzie wiedział po prostu. Ja uważam, że takie będzie najlepsze rozwiązanie i tyle. Bo chcę pokazać. Słuchajcie, ja jestem osobą bardzo, ale to bardzo tolerancyjną. W swoim życiu złożyłam reklamację. Czekajcie, dwa? No teraz był ostatni raz w tamtym tygodniu, bo pomylone zostało Tak, to był mój drugi raz, kiedy złożyłam zamówienie. Ja nie składam zamówień, nawet jak mam jakieś, nie wiem, trochę klapnięte te liście, jakieś obeschnięte, bo ja rozumiem wszystko, to są żywe rośliny i one nigdy nie będą takie same. Modele, tak? To nie są szczupłe rośliny, one nigdy nie będą takie same. I ja, żeby złożyć reklamację, to słuchajcie, no po prostu dla mnie to już musi być naprawdę cud nad Wisłą. I żałuję, że nie złożyłam ostatniej reklamacji, która polegała na tym, że pamiętacie, jak się zachwycam moimi paprotkami teraz, tak? A w ogóle zacznijmy od tego, że mam ponad 100, grubo ponad 100 roślin w swoim domu. Więc ja tych roślin przez internet, uwierzcie mi, że zamawiałam dużo. I takiej akcji jak ta, naprawdę jeszcze w życiu nie miałam. Takiej. Nie miałam takiej akcji. Dobra, to może inaczej. Ja zaraz wypocę się jeszcze dalej i powiem to, co myślę. Ale ja po prostu, jak to zobaczyłam, to mi się kurwa przykro zrobiło. Najlepsze jeszcze jest to, że na tej stronie co jakiś czas są wypuszczane misery boxy, czyli rośliny, w których no one są właśnie jakieś takie, wiecie, poopadały liście, albo się zżółkło coś, albo coś. One są bez szkodników, bez insektów, bez niczego, nie? I one są wysyłane. I wiecie co, jak ja to otworzyłam? Bo ja zamówiłam sobie takiego misery boxa, którego nawet notabene jeszcze nie otworzyłam. On cały czas... Matko, Magwina, nie gryź tego, bo to już nic nie zostanie za chwilę. Boże, nawet kot się na to chce rzucić jeszcze. Malwina, zostaw coś. Ja pierdzielę. I ja zamówiłam takiego misery boxa i jeszcze, wiecie co, ja żyłam w przekonaniu, że ta roślina... Mówię, Boże, ale fajnie, wysłali mi taką nędzną paproć z misery boxa, będę miała dwie, jak mi tam odrośnie, odbije, oczywiście oby, bo przecież tutaj nie mamy pewności z żadną rośliną, czy się zaklimatyzuje w naszym domu. Po czym ja tak, kurwa, patrzę to zamówienie dalej, a tam nie ma nic wielkiego. Ja mówię, co to do cholery jest? I po prostu tak mi było przykro, jak nigdy w życiu jeszcze. No dobra, ja zaraz tu jeszcze powiem te swoje emocje, ale zobaczcie teraz to, edytując film, stwierdziłam, że nagram wam jeszcze dokładnie, jak to wygląda. Patrzcie, ja bym nawet takich rzeczy nie zgłaszała. Naprawdę, bo to jest normalne, że takie rzeczy mogą się stać. A są ludzie, którzy by już to dawno zgłosili. Tutaj jest połamane, to jest tutaj. To jest chyba też przez pogodę, mi się wydaje. Tu, jak widzicie, już jest całe obeschnięte. To już jest sflaczałe, takie bez wigoru. O, tu już schnie. No to też takie jest. Widzicie, jakie ładne? Proszę. No i tak ogólnie nie wiem, z którego profila ją postawić, co? Bo to w sumie ona ma ładny liść. Ten. No, piękny jest. Mir, co sądzisz? Gdzie ją dajemy? Na pewno tam. Gdzie by tak nie straszyła. 139 zł. 139 zł, Mir.
Jezu, nie gryź, albo zeźryj to w cholerę. Zeźryj to, chodź Miro. Paprotki są zdrowe dla zwierząt, proszę. Zjedz swoją najdroższą karmę w życiu. A potem wydalisz z siebie kłaczka. A co? Co tutaj widzicie? I zobaczcie to. I jeszcze powiem tak. Jestem naprawdę tolerancyjna, jeżeli chodzi o reklamację. Bo po pierwsze, ta Nephrolepis Tiger, którą kiedyś zamówiłam, calutka była połamana. Calutka. Jak macie tak liść, to były po prostu połamane te liście. No może to nie była wina i w pakowaniu, bo oczywiście, że nie była. Pewnie kurierzy, wiecie, no oni też się nie obchodzą. Rzucają czasami nawet jakiś znak, napis góra, dół, ostrożnie. Zależy od człowieka tak naprawdę w firmie kurierskiej, czy on będzie tego przestrzegał, czy nie. Taka jest prawda. I słuchajcie, ja nie złożyłam wtedy reklamacji, a paprotka kurwa kosztuje 149 zł. I to jest w sumie mój błąd, mój zasrany błąd, bo powinnam to normalnie zgłosić, napisać, że calutka połamana i... No ale w dupie, dobra, nie zgłosiłam tego. Wiecie co? Najlepsze jest to, że jakby ona naprawdę wyglądała chyba chociaż kawałek tak jak na tym zdjęciu, to ja bym miała to w dupie. I nawet gdyby tutaj, widzicie, jest pogoda jaka jest, jest mróz, jest zimno. I tutaj ona naprawdę klapła totalnie. To całe jest, tu jest w ogóle wysuszone to całe. To w ogóle, no zobaczcie, to też jest złamane i to jest klapnięte i tak dalej. I ja bym tego naprawdę nie zgłaszała. Ja nigdy nie zgłaszałam takich rzeczy. Ja wiem, że są tacy, którzy zobaczą jednego liścia jakiegoś i tu wszystko zgłaszają. I wiecie co? Bardzo dobrze. Róbcie tak dalej. Bo to jest najprostsza nauczka tego, że ja nie wiem, co kieruje ludźmi wysyłając takie coś. Powiedzcie mi. Bo mi się wydaje, że to jest na zasadzie takiej, wyślemy, może się nie odezwie, nie widzę. No bo ja innego wytłumaczenia tutaj nie widzę. Dla mnie to nie powinno zostać wysłane, no proszę was. Znaczy to przypomina chociaż w 3/4 to, co jest na tym? I tu mi nie chodzi o to, że jak się sklep zachowa, ja mam w dupie, czy mi oddadzą pieniądze. No dla mnie po prostu to nie powinno zostać wysłane. A jeżeli już, to powinno być wstawione inne zdjęcie. Ja nie wiem, no może ten najdłuższy liść to ma te wymiary, bo to kurwa innego, większego liścia to ja nie widzę. No ja nie wiem, co to jest. Naprawdę, no dla mnie perfidnie to wygląda tak, dobra, zapakuj, wyślemy, co będzie, to będzie, najwyżej oddamy hajs i tyle. No serio, no dla mnie to tak wygląda, no sorry. Teraz wy, moi drodzy, od razu na dole w komentarzu napiszcie, jakie są wasze odczucia odnośnie tej rośliny. Ja nigdy w życiu się tak nie wkurwiłam, jak tutaj, no poważnie. I ktoś może powiedzieć, kurwa, głupia roślina, co przeżywasz? No właśnie przeżywam. Bo nie tylko ja pewnie dostanę później takie barachło. W ogóle markety to mają świetne ceny, naprawdę. I czasami są, no widzicie jakie są promocje czasami, tak? Przeróżnych roślin. I to nie jest powiedziane, że ta roślina, która będzie w markecie, to ona na pewno kipnie ją z gorszego sortu. Nie oszukujmy się, ale też tak nie jest. No, a sklep internetowy musi się jakoś tłumaczyć, tak? Że już na pewno to jest tam coś tam, coś tam, coś tam. No bo co mają powiedzieć? Skoro u nich alokacja kosztuje na przykład, nie wiem, 70 zł, a w Biedronce kosztuje 19. No to sorry, no co ci powiedzą? No nic innego ci nie powiedzą, no. I jeżeli dobrze się za nią zatroszczysz, dowiedziesz ją sobie do domu w ciepełku, no bo teraz jest zimno, to jest szansa, że ona będzie żyła tak samo jak ta ze 70 ze sklepu internetowego. I po prostu nauczka jest jedna. Obi, Leroy, no czy Leroy to ma w ogóle drogie, ale Obi to ma taki wybór roślin, przecież są filmiki, które ludzie nagrywają i ceny są naprawdę spoko i te okazy można sobie wybrać. I to jest naprawdę moje ostatnie zamówienie, jakie zrobiłam przez internet. Po prostu nie chcę. No nie chcę, no zrobiło mi się tak przykro, że tak ludzie mogą być po prostu oszukiwani. No to nie przypomina nawet 3/4 tego wszystkiego, no dajcie spokój. I słuchajcie, jeszcze do moich reklamacji. Ja złożyłam w swoim życiu dwie reklamacje, które polegały na tym, że było zostało pomylone zamówienie. W pierwszym sklepie pomylone zostało zamówienie na tej zasadzie, że zamiast tego, zamiast kalatei tej, Boże, zebriny, dostałam kalatea medalion. I ona była naprawdę piękna, ładna. Ja napisałam do tego sklepu, że no nastąpiła pomyłka. Ale, i słuchajcie, jestem naprawdę tolerancyjna, pomyłki się zdarzają, jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami, tak samo rośliny mogą się różnić od siebie, ale to jest po prostu przegięcie. I napisałam do tego sklepu, czy no jest szansa, żeby wysłali mi tą roślinę, która no, przyjechała inna, a mogę zostawić tą i za nią normalnie zapłacę, nie? No nie było oczywiście problemu, bo mieli na stanie te rośliny i nawet gdyby mi napisali, że no nie mogą mi zostawić tej rośliny, muszę ją zabrać, bo na przykład ktoś ją zakupił, a im brakuje tych roślin, spoko,
Słuchajcie, spoko! Żaden problem. Ja nie wiem, kurier by przyjechał, zabrał, przywiózł to, co trzeba. Spoko, no nie da się, to się nie da, naprawdę. Ja bym nawet tych obwiędniętych, obesłych, połamanych liściorów przez pogodę nie zgłaszała, bo ja wiem, jaka jest pogoda, jak roślina potrafi zareagować, ale nie kurwa przy tym. No sorry, po prostu wybaczcie mi aferę roślinną, ale musiałam to z siebie wykrzyczeć. Inaczej się nie da. I na zakończenie, wróciłam, przemyślałam to jeszcze. Jeszcze muszę sobie coś powiedzieć. Jak jestem taka nakręcona jak Karol Krawczyk w Miodowych Latach, ona jak się nabuzuje, to po prostu musi. Słuchajcie, jak macie jakiś problem z roślinami, to się nie pierdzielcie tak jak ja z tą paprotką, bo sobie w dupę plułam potem, bo straciłam 150 zł, trzeba było zgłosić. No ale nie, Karolinka, wiecie, dobra, no przecież trzeba być wyrozumiałym, no przecież to tam, zgłaszajcie wszystko zgłaszajcie, czyli nie ma co pierdzielić z tymi sklepami. I takiej afery roślinnej to chyba jeszcze nigdzie nie było. Po prostu no nikt mnie w życiu tak nie rozgrzał do czerwoności jak tutaj. To jest po prostu perfidne żerowanie na człowieku. To jest po prostu, do takiego miejsca nie powinno dojść moim zdaniem. I wiecie co? No są filmy, gdzie te paprotki są przedstawiane i na ani jednym ona nie była taka jak to. Rozumiecie to? To jest po prostu nieuczciwość ludzka. Tylko tyle w temacie. Naprawdę szczerze. Ja mam w nosie, czy mi sklep odda pieniądze, czy nie. Naprawdę. Ja mam to głęboko w nosie. Po prostu takie coś nie powinno zostać wysłane, a jeżeli powinno być sprzedane, to powinno być zaprezentowane i zmieniony opis całkowicie. I inne zdjęcia. Prawda? Dziękuję. Karolina Kowalczyk. Mnie, żeby rozgrzać do takiej czerwoności, to naprawdę trzeba się bardzo, ale to bardzo postarać. Tutaj chodzi o nieuczciwość ludzką. Moim zdaniem, tu nieważna jest teraz reakcja sklepu, czy oni oddadzą pieniądze, czy nie. Tu chodzi po prostu o to, że do tego nie powinno dojść. Morał z tego jest taki, że na pewno nie tylko ja będę miała takie piękne roślinki. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, za który serdecznie z całego serca dziękuję. Zapraszam Was na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Tak jeszcze zapytam na koniec. Gdzie ją postawić? Boże, w honorowym miejscu? No to wiadomo.